Przede wszystkim staramy się dostosowywać naszą ofertę edukacyjną i już jako akademia nie tylko edukacyjną, ale również naukową do otoczenia społeczno-gospodarczego. A wiemy, że Kalisz jest miejscem, gdzie mieści się dużo firm spożywczych i nie tylko spożywczych, również lotniczych, politechnicznych, które korzystają z logistyki, bo jest taki czas, że cały handel, cały przemysł opiera się na logistyce. Kolian Logistyk jest największą na naszym terenie, zresztą jedną z największych w Polsce firm logistycznych. Już w tej chwili jakąś tam współpracę mamy i kształcimy praktycznie naszych studentów na praktykach. Dzisiaj to sformalizowaliśmy, rozmawiałem tutaj z przedstawicielami tej firmy również o działalności naukowej, wspólnych publikacjach. Bardzo się cieszymy z możliwości podpisania porozumienia o współpracy z Akademią Kaliską. Myślę, że zarówno biznes, jak i nauka powinny ze sobą ściśle współpracować. Branża logistyczna jest branżą perspektywiczną, rozwija się bardzo dynamicznie i myślę, że mimo pandemii cały czas ten potencjał do rozwoju posiada. My jako Grupa Kolian jesteśmy dużym producentem spożywczym, posiadamy zakłady produkcyjne w Polsce i poza granicami Polski, ale także nasza spółka Kolian Logistik należy do Grupy Kolian, również posiada wiele oddziałów w Polsce. Natomiast ten region jest dla nas również szczególnie istotny, dlatego że tutaj mieści się centrala obu spółek i tutaj jesteśmy bardzo aktywni gospodarczo. Posiadamy zakłady produkcji w Kaliszu, w Opatówku, w Piątku Małym. Także nasza spółka Kolian Logistik posiada w tej lokalizacji prężne oddziały spedycji krajowej, międzynarodowej i drogowej, ale nie tylko, także intermodalnej, morskiej. Warto zaznaczyć, że w tym regionie również inwestujemy w logistykę. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji dużego magazynu automatycznego powyżej 40 metrów o pojemności prawie 30 tysięcy miejsc paletowych, gdzie na pewno studenci czy uczelnia będzie też mogła nabywać wiedzę praktyczną. Także wydaje nam się, że możemy być i będziemy atrakcyjnym partnerem dla studentów i dla uczelni, natomiast również liczymy na wsparcie w zakresie praktyk, staży, szkoleń czy wspólnych projektów, wspólnych publikacji w celu promocji zarówno uczelni, jak i firmy, czy w wspólnych wystąpieniach na różnego rodzaju konferencjach, sympozjach czy szkoleniach. My wesprzemy firmę Kolian Logistik w zakresie projektów naukowych, będziemy mogli wspomagać naukowo, bo na tym polega rozwój i firm, i również naszej uczelni. Spółka Kolian Logistik na rynku TSL funkcjonuje od 10 lat. Też mogliśmy zaczynać w odpowiednim momencie, gdyż kilkanaście lat temu nikt w Polsce nie wiedział, co to jest logistyka. Jako spółka Kolian utworzyliśmy spółkę Kolian Logistik i rozpoczęliśmy ekspansję na rynek krajowy, jak i też rynek międzynarodowy. Sukces to na pewno nasi pracownicy, którzy swoje doświadczenie zdobyli w naszej spółce i dzięki temu, mając na uwadze potrzeby rynku, możemy elastycznie wpływać na potrzeby naszych klientów. Dlatego też współpraca i dzisiejsze podpisanie umowy jest dopełnieniem strategii, jaką jako spółka założyliśmy sobie na początku 2009 roku. Współpraca, która została dzisiaj nawiązana, przyczyni się do rozwoju wiedzy zarówno tej teoretycznej, jak i tej praktycznej nabywanej przez studentów, którzy będą mogli w środowisku istniejących już firm i funkcjonujących już firm zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, żeby po zakończeniu studiów znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Współpraca z firmą Kolian Logistik pozwoli nam niewątpliwie na zaprezentowanie po pierwsze dorobku tej firmy, ale po drugie zasad funkcjonowania i miejsca pracownika logistyki już na tle działającego przedsiębiorstwa.